Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, kochany widzu. Kto tam tak torturuje tego szkieleta? Davidson, co ty się tu... Co ty się uczysz? Hopie, ja się uczę, nauka to podstawa, nauka to dopóteńki klucz. Ta, uczysz się, nauka to podstawa. Dobra, zanim cokolwiek zaczniemy w odcinku, to David, powiedz, co jest najważniejsze? Co jest najważniejsze? Zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, wbić na Instagrama. Trzy najważniejsze rzeczy. Trzy. No, to jest bardzo ważne. Zestaw. Tak, tym bardziej, że dzisiaj o godzinie 20 wraz z Divikiem robimy streama na Instagramie. Więc, wbijajcie na Instagramki, ponieważ będzie stream jak dzisiaj. Więc do zobaczenia o 20, to już za chwilę, ponieważ jest 19:19, więc musicie być na Instagramie. W każdym razie, w dzisiejszym odcinku, co będziemy, Davidson, robić? Ja chciałbym ci coś pokazać, co ostatnio postawiłem przed domkiem. Dobra. Ponieważ uznałem, że może nam się to przydać. Dobra, Davidson, chodź, pokażę ci, co tutaj postawiłem. Bo patrz, jest tutaj coś takiego. Uznałem, że może nam się to przydać, ponieważ... jest zaznaczone, że jest ten, że coś jest, patrz. No, jest zaznaczone, że coś jest. I jest faktycznie stary pierwszy list, ej, biorę go. Biorę go. Nie, stary, widzę, co to jest. Co? Co się dzieje? Wezwanie do szkoły. Co? Do jakiej szkoły? Stary, wezwanie do szkoły. Czekaj, czytam, co jest napisane. No właśnie, zobacz, ile mamy lat. My właśnie na Palionowie skończyliśmy, ale cofnęliśmy się w czasie, jesteśmy znowu dziećmi. Więc my dopiero zaczynamy tu szkołę. Nie, kurde, moje pulupy. Czekaj. Wezwanie do szkoły. Prosimy o przybycie do szkoły wszystkie osoby w wieku od 6 do 18 lat. Obecność obowiązkowa. Od dzisiaj można przyjść i zwiedzić szkołę i rozgościć się w swojej szafce. Nie. Co? Ja nie chcę. Nie, stary, to jest najgorzej. Ja ale gdzie tu jest szkoła w ogóle? Ja nie widziałem szkoły żadnej. Nie wiem, trzeba poszukać. Idziemy przeszukać gdzieś. Nie widziałem. Czekaj, musimy to podsumować. Tu jest kościół, tu jest żabi dom, tu jest nasz domek, więc tu nie ma szkoły. Tam, co to jest? Ten to duży jest jakiś, tutaj? No, to jest jakiś kurcze kowal, to chyba nie jest szkoła. To jest grill. Czekaj, chyba było coś pisane z zewnątrz, nie? Jakby to była szkoła. Dobra, to nie jest szkoła raczej. Tak. Chodź, lecimy, idziemy stąd i zobaczymy, co jest poza murami. Tam myślę, że może być jakaś szkoła, tylko za bardzo sam nie wiem, który to może być budynek z tą szkołą. Ej, to jest, co to jest w ogóle? Ten to tutaj. Tu. Gdzie, tutaj? No? Nie. Takie rośliny to jest planetarium. Planetarium? Planetarium. Cześć, mamy wieżę, mamy dźwiga. Czekaj, sprawdźmy ten domek, bo wow, tutaj... ale fajny domek, ty, taki niski. Dla no, nas. No, fajny. Ty, ej, tu jest... Magazyn? Magazyn, kurczę, z drewnem i z innymi rzeczami. What's crafting? Wow, ile craftingów! I skrzynki wezmę sobie w sumie, czemu nie? Dobra. No nie kradnij. Nie, no ja nie wiem, czy je to jest, tu nikt tak nie mieszka. Chodź, nie jeszcze wiadomo. Dalej, jeszcze dalej gdzieś musimy poszukać, bo coś czuję, że tu gdzieś będzie coś. Czekaj, a dobra, tu? Okay. Ej, ja nie rozumiem zastosowania czegoś takiego, co to jest? To jest dla konia, pite. Dobra, przekonałeś mnie. Dobra, czekaj, to, tutaj nie, to nie, to na pewno nie jest szkoła. Nie, to nie jest szkoła. Czekaj, nie. Tu. Szukaj takiego budynku, co śmierdzi. No, ale to też musi być. Tu nie, tam jest zejście do kopalni. To musi być budynek, co śmierdzi. To nawet nie tyle budynek, co śmierdzi, co myślę, że bardziej budynek jakiś. A to? Czekaj. Ej, jest szkoła, tu jest szkoła, stary, nawet patrz, jak są drzwi otwarte na nas. Nie, stary, jest szkoła, czyli to nie był żart, to nie był żart. Czekaj, tu jest co? Halo? Świetlica jest na dole. Tu, ej, tu jest. Jak se siedzą na ławce. Dobra, czekaj. Tu jest tak. Sala lekcyjna. Chodź, zwiedzamy salę lekcyjną. Wow, ale to są sale fajne. Gdzie dobra, ty idę. No tam. Gdzie, co ty tam? Co tam było na górze? Tu jest patrz, sala lekcyjna. Tu jest sala lekcyjna. O, patrz, są siedzenia. O, ty siedzisz w pierwszej ławce? Ja siedzę tu. Ja jestem prymusem. Ale nie, ja jestem nauczycielem. Halo! Nie, nie. Pa. Nie widać. Genialne. Się chowa pod tym. I tu jest tak, można wejść, jak nauczyciel będzie wchodził, to. A, można. Nie, to nauczyciel bardziej tak zrobi, wiesz. Każdy wchodzi. Tak, na tak, wszyscy wchodzą i gadają między sobą, że ale ten nauczyciel jest mocno średni. A wtedy tu tak. Okej. I wyciągamy karteczki. Tu się można ukryć, to jest dobra kampa. O, dobra, czekaj, jeszcze tu, wiesz jak to, no dobra, nie będę tu budował nic, ale... Wow, czekaj, bo zablokowałem się. Dobra, zobaczmy na górze, co tam jest, co jest na górze, nie ma tu opisane, więc nie wiem, co tutaj jest. Tam jest świetlica jeszcze była. O kurde! Ej, to wygląda jak pokój nauczycielski, czaisz? No, tak trochę tak. To jeszcze jakiś z balkonem mają, żeby widzieli, jak dzieci do szkoły idą. A tam, co jest tam dalej? O, ja, to jest pokój dyrektora na 100%. To jest pokój dyrektora na pewno, no.
Ale fajnie. Ty, jak jesteś, po jaki laptopa ma. Super, ale no, super to wygląda. No, Quest. To mi się dobra, jest, podoba. Jest pokój nauczyciele. Spadź, jest kawa. Ty, ale zimna. Więc już... Nie można wziąć? Nie można. Kurde, wziąłbym sobie łyczka. Nie wypili jej. Nie wypili jej. Pa, tutaj można być na papierosa. Ale fajnie. Nauczyciele, no, nauczyciele palą w sumie. Możecie napisać w komentarzach, czy właśnie nauczyciele palą papierosy. Papierosy. No my będziemy. Dobra, chodź jeszcze zobaczyć na dół, chodź jeszcze zobaczyć na dół. Dobra. Tu, świetlica, uwaga, schodzimy na dół. I uwaga, co my tu mamy, co my tu mamy? Ej, ale dobra świetlica, patrz, ej, mamy bilarda, będziemy sobie mogli grać w bilarda, pajele kij. Pa, piłkarzyki są, piłkarzyki, siłownia. Kolejny bilard jakiś, ty. Co? Znowu jesteśmy na siłowni. Znowu, no patrz, tu są ciężarki do tego. Czekaj, ale kozak to jest... Ej, poczekaj, bo ja biegnę. Czekaj, muszę... Znowu jesteśmy na siłowni. Ej, nie mogę biec na tym. Kurczę, szkoda. Co to jest? To jest liczydło. Nie, jakie liczydło? To są piłki do bilarda i ten. Liczydło. Ty się skurczę całe liczydło. Myślałem, że to jest liczydło. Dobra, nie, ale patrz, piłkarzyki są. Zagramy w piłkarzyki. Biłał, czy gramy? No, patrz. Wow, ej, jak ci się twarz w ogóle robi śmiesznie, patrz. Czekaj, daj sobie na F5, nie, widzisz? I patrz. No. Jak ty się denerwujesz się, jak cię uderza ktoś. Ej, no, ej, ale fajne. Ej, podoba mi się. Kurde. Ale fajne to. Kurde, dobra, dobra. Siusiaku. Ej! Pewnie jesteś, kurde, siusiaku. Wróćcie. O nie, ty masz lepszy miecz! Ała, nie bij mnie! Nie bij mnie, nie, pół serduszka! Pół serduszka! Trzy serduszka ciosy, to jest to! Mam wielkiego bicepsa. Wytrenowałem przed chwilą na tej siłowni, rozumiesz to? Ej, ale czekaj, i co teraz? Bo mieliśmy się rozgościć w jakichś szafkach, a ja tu żadnych szafek nie widzę, i co teraz? Ej, szukaj. Ej, tu co jest w ogóle? Pa, jaka kampa tu jest w ogóle? A nie będą w tym? Patrz, jaka kampa ty! Tu. Dawaj, tu w dwójkę trzeba siedzieć. A tutaj to nie będą te szafki, gdzie mamy... Nie, no nie chyba. Nie, no bo to jest pokój nauczycielski, tak mi się wydaje, wiesz? Skoro dyrektor jest obok. Ej, może tych szafek jeszcze nie przynieśli. Wiesz co, wydaje mi się, że te szafki będą też na dole jak już. Gdzie? Tak, takie mam przeczucie, no że tu na przykład będą na wprost szafki. A, no w sumie mogą być tutaj, no. To pewnie je tutaj doniosą. Ej, ale dobra, powiem ci tak, szczerze przyznam, że... Podsumujmy to. Byliśmy w szkole na Palionowie dwa razy już. Dwie tak, szkoły były. Były na Palionowie jedynce, na Palionowie dwójce i teraz jest Palionowo 3 i znowu jesteśmy w szkole. Z tym, że ta szkoła mi się najbardziej podoba. Znaczy ma taki fajny klimat, ale... Ale jest taka, klimatyczna, no bo w sumie to tamte szkoły zawsze były duże, a i tak było mało uczniów. I ale chyba w końcu ktoś, kto wymyśla to, wpadł na pomysł, że może lepiej nie robić takich dużych szkół i zrobić coś mniejszego i tak dalej, wiesz o co chodzi? No niby tak, ale kurczę, nie do końca moim zdaniem. Jak ty tu moim zdaniem ktoś tego po prostu nie przemyślał. Czemu? Ale patrz, powiedz mi, w której ty szkole, w której szkole miałeś, kurczę, stół do bilarda i inne takie? W której nie szkole miałem, to było? No dobra, żadnej. Niby nie miałem. Nie było żadnej świetlicy w żadnej szkole, a tu patrz, jak dobrze wygląda. Niech ci będzie, okej? Okay? Ale tamte szkoły miały swój urok, miały basen. Tutaj nie mam basenu, rozumiesz? No ale... Tutaj nie możemy... Ale co ty mówisz? Chodź. Ja będę miał krzywy kręgosłup. Patrz, ale tu idziesz, biegniesz, kurczę, rozpędzasz się na prosto i chopie od razu bombę walisz do morza. A, w taki sposób. No widzisz to? Dobra, no to mnie przekonałeś, okej? Więc na co nam basen, jak mamy, kurczę, skok do morza? Ej, łódka. No. Kurde. Ale nie, no nie wiem. Na bombę, na łódkę. O Jezu, wysiadłem. Uważaj, żebyś na bombę nie wyskoczył do tej wody. Wtedy się zawali cały świat. No, to prawda. O nie, czekaj, bo nie mogę, a tu mogę stąd wyjść, dobra. No i co? Wyskocz. Dobra, stary, ale to czekaj, my musimy się przygotować do tego. Ja idę po jakiś tornister znaleźć sobie, wiesz? Ja nie mam. Ej, daj mi tornistra. Ja też. Ej, ale to... To czekaj, chodź, wiem co zrobimy. Fajnie. Czekaj, masz książkę jakąś? No pewnie, że mam, a jedną czy dwie? Jedną. No to mam, okej, poczekaj. No nie, ale usuń z tego... Nie, no musiałem ten, no masz. No musiałem wymazać. Dobrze. Miałem popisane ołówkiem. Dobra, rozumiem. Dobra, chodź, bo potrzebowałem tą książkę po to, żebyśmy mogli tutaj, prawda, w tym, jak to się nazywa? W mieście, no tutaj nie wiem, tam gdzie jest ten zamek, nie? Czyli tam na pewno jest ktoś, kto decyduje. Ja bym złożył podanie o dofinansowanie, żebyśmy mieli plecaki i inne takie.
Ło kurde ty. Widzisz? I ale dostaniemy, nie wiem, może za friko. Nie wiem, kto jest prezydentem tutaj nawet. No, ale to coś tu będzie trzeba włożyć, tylko nawet nie wiem, gdzie to za bardzo tutaj dać, ale może jakaś skrzynka tu będzie. Halo, halo, jest okay. Ktoś w doma? Halo? Ty, jak z buta. O, dobra, jest tu skrzynka jakaś. Załóżmy, że w tej skrzynce może to być, więc ja, uwaga, piszę tutaj, prawda, tekst. Ja, Szczypson i Dave, albo ja, inaczej. Buchon. Nie. My, obywatele... Ja prosimy o dofinansowanie, żebyśmy żebyśmy mogli chodzić do szkoły z książkami w plecaku, a nie w łapie. Łapa? Dobra, daję tą książkę tam, mam nadzieję, że to zadziała i dostaniemy dofinansowanie. Dobra, stary, chodź, bo już się robi ciemno, lecimy do naszych domków. Kurde, cały dzień znowu minął? No, widzisz, tak szybko tu dni lecą, że to jest szok. Ale jeszcze trochę i będziemy znowu tak starzy, jak byliśmy na Palionowie tam na dwójce na przykład. No jeszcze parę lat, wiesz, to no właśnie, jestem ciekaw, w jakim tempie będziemy rosnąć. W każdym razie, wow, stary, goni cię, Grażyna cię goni. Wego! Kurde, jak on się rozpędza. Wow, dobra, pokonałeś, chodź. Wow! Jezu! Wracaj z powrotem, chodź do... Jezu! Co jest grane? Co to są za stworzenia? Ej, ale mi wiesz, co to przypomina? Co? Nie, stary. Mi to przypomina Siren Head'a. Ej, mi też tak po części, to jest... Co jeżeli on tutaj przyszedł z nami? Nie, dobra, no to jest najgorsze. Ja się kładę do wy... Nie mogę się poczuć, bo są potwory w pobliżu. Dobra, jakby nie było. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, co się zdarzy. Ja mam nadzieję, że nie ma tu Siren Head'a. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.